Sponsorem programu jest producent dań i mięsi w marki Spichlerz Rusiecki. Paweł Blajer kłania się Państwu bardzo nisko w programie Blajer Mówi Biznes. To jest program, w którym mówimy wyłącznie o praktycznych rzeczach związanych z własną działalnością oraz finansami osobistymi. Oto co przed nami. Nowe poziomy zamrożenia cen energii i bon energetyczny kilkanaście godzin przed Radą Ministrów. Powiemy, co jest zapisane w projekcie ustawy. Drodzy Państwo, minął termin złożenia deklaracji podatkowych. Powiemy, co zrobić, jeżeli tego nie zrobiliście. No i co z czekającym nas niestety chyba kolejnym rozliczeniem składki zdrowotnej. No i powiemy też, co zrobić, jeżeli nasz biznes się nie rozwija. Po naszej myśli w ogóle jak mamy taki troszeczkę gorszy nastrój biznesowy. Zapytamy o to samego trenera biznesu. Ale pozwolą Państwo, że na samym początku oddamy hołd tym wszystkim, którzy stanowią absolutnie sól gospodarczą naszego kraju. Zobaczą Państwo zaraz obok mnie taki parametr, który uosabia to, ile osób wzięło sprawy w swoje ręce. Patrząc na dane z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, moich przyjaciół w reżyserce poproszę, żebyśmy chwilę to rzeczywiście Państwu dłużej tutaj pokazywali, po to, aby Państwo nie myśleli, że to jest jakaś loteria, że to jakiś konkurs. 2 660 354 osoby. Tyle jest aktywnych przedsiębiorców w naszym kraju, biorąc pod uwagę najnowsze te dane, które są w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Oczywiście z pewnej dziennikarskiej rzetelności dodajemy, że ponad 700 tysięcy, dokładnie 702 tysiące 562 osoby zawiesiło swoją działalność gospodarczą, ale zgodnie z ustawą o CEIDG te osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą, i tak traktujemy jako osoby, które aktywnie prowadzą swój biznes, no bo tylko go zawiesiły. Więc 2 660 354 osoby, może Państwo w tej liczbie widzą także swój biznes, tyle jest aktywnych przedsiębiorców, tyle osób prowadzi swój własny biznes zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Obiecuję, będziemy codziennie pokazywać te osoby. I jedną jeszcze rzecz dodam od siebie, że jak popatrzymy na te statystyki, bo może Państwo powiedzą tak, no co tu Blajer w ogóle opowiadasz? Na pewno to jest jakoś mniejsza liczba, na pewno tych zawieszających działalność gospodarczą jest więcej. Nie. Właśnie jak popatrzymy na ten trend, który ma miejsce w kwietniu, to liczba aktywnych przedsiębiorców nam rośnie, natomiast ta skala osób, które zawieszają działalność gospodarczą, nam spada. To jest być może związane z rozpoczęciem sezonu. Sezon się w niektórych branżach zaczyna w maju, więc z tego powodu także i ten trend jest trochę korzystny. Okej, to był nasz parametr, który absolutnie codziennie będziemy Państwu pokazywać, mianowicie kwestia, która związana jest z bilansem przedsiębiorczości. Natomiast teraz absolutnie ważna rzecz z punktu widzenia każdego biznesu. A jeszcze jedną rzecz dodam. Widzą Państwo na dole kontakt do nas. Proszę pisać kontakt24biznes24.pl. Jeżeli ktoś siebie odnalazł na przykład w bilansie przedsiębiorczości, dzisiaj na przykład zarejestrował własny biznes, czyli po prostu wykazał się najbardziej ekonomiczną odwagą, jaką można się w ogóle wykazać, no to można się też pochwalić tym, no to my będziemy też ten kontakt wykorzystywać do tego, żeby nie tylko zbierać pytania od Państwa, ale także i w ogóle pomagać Państwu w kwestiach, które związane są z takim, powiedziałbym, bardziej przyziemnymi kwestiami związanymi z działalnością gospodarczą. No dobrze, tyle bilansu przedsiębiorczości. Teraz nasz pierwszy gość, Maciej Stańczuk, przewodniczący Komisji Business Center Club do spraw transformacji energetycznej. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam serdecznie. I spotykamy się dlatego, że mamy przed sobą niesamowicie ważne rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o kwestię, która bardzo długo była dyskutowana na bardzo różnych szczeblach, także w ogóle wewnątrz rządu, mianowicie kwestia cen energii elektrycznej od 1 lipca. Ja spojrzę na taką rzecz, nasi widzowie mogą też w łatwy sposób to sprawdzić. Jeszcze może tylko sprawdzę jedną rzecz, czy rzeczywiście to na Radzie Ministrów będzie robione. Tak będzie, widzę, że w porządku, panie przewodniczący Rady Ministrów, jest ten punkt jako w ogóle pierwszy. Wnioskodawcą jest minister klimatu i środowiska. No i właśnie, popatrzmy na sprawę w pierwszej kolejności z punktu widzenia przedsiębiorców. Mamy w tej chwili taką sytuację, że przedsiębiorcy zasadniczo mają stawkę 693 zł za megawattogodzinę jako zagwarantowaną do 30 czerwca. I teraz zostawiając na chwilę konsumentów, tylko mały i średni biznes, co dla nich, jeżeli to nowe prawo zostanie przyjęte, zmieni się, jeżeli chodzi o cenę energii?
Tak, to znaczy tutaj mówimy, że ta regulacja dotyczy małe i średnie przedsiębiorstwa, nie dotyczy tych dużych przedsiębiorców, ponieważ jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, one nie są i nie były regulowane przez ceny regulowane.